Od 1959 roku moja babcia zamieszkała przy ulicy Ciołka. W latach 70. przyjeżdżałam do niej i bawiłam się na tym podwórku. Na podwórku było wtedy dużo miejsca, bo nie było tych budynków, które znajdują się wewnątrz kwartału. One powstały dopiero w latach 90. Na podwórku była górka, z której można było zjeżdżać na sankach. Był tam też plac zabaw, na którym się bawiliśmy. Zimą czekaliśmy za zakrętem na nadjeżdżające samochody. Samochód marki Warszawa miał taki dobry zderzak, za który można było się złapać. Jak samochód dojeżdżał do zakrętu, to zwalniał, żeby nie wpaść w poślizg. Wtedy można było za niego wbiec i złapać się go za zderzak. Jak kierowca nie zauważył, to można było się za nim trochę poślizgać. Jak zauważył, to trzeba było szybko uciekać. A jak za bardzo przyspieszył, to trzeba było zrezygnować, bo robiło się niebezpiecznie. Wśród tatusiów było bardzo popularne zjeżdżać na sankach możliwie najszybciej. Czasem nawet tak szybko, że z tych sanek spadali. Robili sobie takie wyścigi. Wczesne lata 80. wyciąg wyrwi rączka. Zjazd narciarski na Moczydle, na górce po dawnym wysypisku śmieci. Jeździło się wypożyczonym hakiem albo próbowało na rękach, chwytając liny. Na dole była wypożyczalnia sprzętu narciarskiego u pana Józia. Zaciągał kresowo, jak sledzik. Szedł w II wojnie od wschodu do samego Berlina. Działał też w lecie na kortach TKKF przy ówczesnej Alei Rewolucji Październikowej, dziś Prymasa, za basenami. A w lecie na Moczydle raczej kąpiel słoneczna, czasem do wody dla ochłody. Wolałam iść na baseny po drugiej stronie ulicy Górczewskiej.